Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj dalej sobie mówimy o zmianach, jakie następowały na świecie na przełomie XIX i XX wieku w życiu ludzi. No i niewątpliwie taką dużą zmianą był sport. Mianowicie w drugiej połowie XIX wieku coraz bardziej zaczęto doceniać, jak ważna jest dobra kondycja. W zdrowym ciele zdrowy duch. No bo przede wszystkim ludzie... Kiedyś każdy musiał pracować jakoś fizycznie. Czyli jakby nie widziano sensu, nie wiem, biegania, tym podobnych rzeczy. No pewnie w wojsku miał jakieś treningi, ale jako tako każdy miał kulturę fizyczną jakby wpisaną po prostu w swój plan dnia. To była ich praca zazwyczaj. Jednak tak jak rozpowszechniały się różne już zawody takie stałe, takie bardziej siedzące, czy też myśleniowe, po prostu praca fizyczna stawała się mniej popularna u niektórych, zaczęto zwracać uwagę, że jednak sport jest potrzebny do utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej. No i przez to stawały się popularne sporty takie jak kolarstwo, tenis, boks, piłka nożna, czy też została na przykład pod koniec XIX wieku wynaleziona koszykówka. Oczywiście te sporty się znacznie różniły od dzisiejszych i były na znacznie niższym poziomie, ale no mimo wszystko jakby istniały, zaczęły powstawać. Powstawały przez to też kluby sportowe, jakieś towarzystwa gimnastyczne, powstawały powoli zawody sportowe, często z masową publicznością. Jednak jednym z najważniejszych takich momentów, jeśli chodzi o nowożytny sport, było zorganizowanie z inicjatywy Francuza Pierre'a de Coubertin pierwszych nowożytnych igrzysk, wzorowanych na tradycji antycznej i one się odbyły na autentycznym antycznym stadionie w roku 1896. Były to po prostu pierwsze igrzyska olimpijskie doby nowożytnej. No i w kolejnych imprezach brało udział tam coraz więcej zawodników, coraz więcej innych państw. Pojawiły się też zawody kobiet. No i odbywały się one zgodnie z tradycją antyczną co 4 lata. No i propagowano tam właśnie taką szlachetną rywalizację bez materializmu, pokój, przyjaźń między narodami. Mniej więcej jakby taki ruch się cały wokół tego utworzył. Ale zapiszmy to sobie, myślę, że was to też ciekawi. To jest 1896. Mamy pierwsze nowożytne, to już nie będę tego pisał, pierwsze Igrzyska Olimpijskie. Igrzyska Olimpijskie. No i zorganizował je Francuz Pierre de Coubertin. Pierre de teraz Coubertin, czyli Coubertin. Co rozwinął się także ruch samych skautów, jeśli go kojarzycie, czyli tak naprawdę dla nas są to tacy harcerze, gdzie ćwiczono nie tylko właśnie rozwój fizyczny, ale także naukę jakichś umiejętności takich paramilitarnych, przetrwania, no i patriotyzmu. Ruch ten zainicjował brytyjski oficer Robert Baden-Powell. No i tutaj inspirował się doświadczeniami z grupami młodocianych zwiadowców w czasie walk w wojnie burskiej. No i także scouting oczywiście szybko się rozprzestrzenił poza granice samej Wielkiej Brytanii. Większość ludzi przez te wszystkie rzeczy, jakie widzicie, jakie się znajdują, czyli polepszenie warunków życia, tak byśmy powiedzieli po prostu ogólnie dobrobyt, zaczęła wierzyć w nieprzerwany jakby rozwój cywilizacyjny, co świetnie odzwierciedlała literatura Jules Verna. Niektórzy by to przeczytali Julesa Vernera, czy jakoś, znaczy zapiszę wam to zresztą, może przewiniemy troszeczkę, czyli literatura Jules Verna. To jest E, to też jest E, Jules Verna. On miał takie, pisał fantastyczne wizje w jakąś, i wiarę w potęgę nauki i to napawało optymizmem jakby na dalszą przyszłość. I nauka miała stać się takim właśnie, no była pochwała nauki i rozumu po prostu. I wiara w to, że kiedy właśnie cały świat będzie taki cywilizowany, porządny. No i tezę tę głosiła modna w połowie XIX wieku filozofia pozytywistyczna. Tutaj głównym przedstawicielem był Francuz Auguste Comte, to się pisze August Comte.
który żył zresztą w latach 1798-1857. Uważał wtedy, że nauka o społeczeństwie, czyli socjologię, czyli to, co dzisiaj się utożsamia z pracą w McDonaldzie często, należy tworzyć na takich samych zasadach jak na przykład biologię. Kant sprzeciwiał się jakimś wszelkim rewolucjom, uważał tylko, że pozytywna praca może przekształcać społeczeństwo bez żadnych krwawych walk, które tylko niszczą to, co wcześniej zostało stworzone. W swoich pracach Kant, a także m.in. Herbert Spencer czy John Stuart Mill głosili scjentyzm, czyli wiarę w możliwości nauki oraz progresywizm, a więc przekonanie o nieskończoności postępu. To są ważne pojęcia, które powinniście zapamiętać do matury. To jest scjentyzm? Od scienta nauka z łaciny i po prostu progresywizm. To są jakby dominujące wtedy nurty filozoficzne. No i stąd się bierze oczywiście to, co mówiliśmy, ta Labelle Epoque, ale także zwiększa się ruch pacyfistyczny. Sądzono, że po prostu rozwój broni, tego wszystkiego, pojawiły się przecież karabiny maszynowe i tak dalej, sprawią, że już nie będzie takich wielkich konfliktów ogólnoeuropejskich, no bo wojna powoduje za duże straty, więc lepiej po prostu się rozwijać w pokoju, bo to znacznie lepiej wpływa na rozwój świata. Co ciekawe, na przykład obniżyła się też cena książek w tym czasie. Na przykład w Niemczech na początku XIX wieku jedna książka przypadała na 16 osób, to na początku XX już na dwie osoby. Po prostu jeśli były tańsze, no to więcej osób je kupowało, przez co coraz więcej pojawiało się artystów, pojawiała się literatura popularna, czyli pojawiały się kryminały, romanse. Tutaj na przykład wtedy się narodzi przecież Doyle wtedy napisze Sherlocka Holmesa, tak? I na przykład psa Baskervillów i tym podobne dzieła. No, staje się to po prostu coraz bardziej ciekawe. No, przecież mamy Dickensa z tego okresu i tym podobnych autorów. To wszystko jakby tworzy się, znaczy Dickens był trochę wcześniej, ale no, tworzy się jakby Oscar Wilde, jakby wszystkie takie ważne postacie, na których bazuje nasza cała dzisiejsza kultura. To jest wszystko właśnie XIX wiek, czy też na przykład pojawia się pojęcie tego dzikiego zachodu, Karol May, Winnetou, jeśli kojarzycie, i tym podobne. Także rozwija się na przykład poczta, no cały taki współczesny świat, już takie pojawiają się znaczki pocztowe, które sprawiają, że jakby przesyłka też jest tańsza. No, ogólnie się ciekawie dzieje, ale też powstaje coś takiego jak międzynarodowe prawo wojenne. Bo w XIX wieku istniało już przekonanie, że spory międzynarodowe można rozwiązać po prostu na drodze prawnej. Dlatego starano się też ograniczyć jakby samo okrucieństwo wojny wobec społeczeństwa. No i niektóre zasady neutralności państw normowała już deklaracja paryska z 1856 roku, ale w 1864 roku uchwalono genewską konwencję o rannych żołnierzach, która zobowiązywała walczące strony m.in. do udzielania pomocy rannym przeciwnikom. W 1899 z kolei na konferencji w Hadze przyjętej m.in. konwencję o pokojowym rozstrzyganiu sporów międzynarodowych oraz prawa i zwyczaje wojenne, a na drugiej konferencji haskiej w 1907 rozszerzono prawo międzynarodowe m.in. o zasady rozpoczynania działań wojennych, czyli jakby wojna stawała się, miała być kulturalna, po prostu. Czyli możemy sobie zapisać te daty. 1864 to będzie konwencja genewska, czyli obowiązek pomocy rannych. 1864 konwencja genewska. Konwencja genewska. Stąd też powstawanie takich organizacji jak Czerwony Krzyż i tak dalej. Znaczy rozwój ich. 1899 to będzie pierwsza konferencja haska. Haska. A 1907 druga. No. Ale no, rozwija się na przykład też kultura ta masowa, czyli powstaje kino. 1895 bracia Auguste i Louis Lumière organizują w 1895 pierwszy pokaz filmowy w Paryżu, czyli 1895 mamy tak naprawdę narodziny prawdziwego kina. Narodziny kina. Nie muszę chyba mówić, jaki to miało wpływ na późniejszy świat. Ale no, już pod koniec XIX wieku, czyli bliżej przełomu z XX, czasem ten optymizm w niektórych wielkich umysłach już przygasa.
Mówiono wtedy, że jest tak zwany fin de siècle, czyli koniec wieku z francuskiego. W ogóle francuski był takim popularnym językiem, żeby wtrącać. To na przykład w angielskim jeszcze jest bardzo popularne mówienie jakichś słów po francusku. No i uważano, że to, co jest teraz tak dobre, no musi się kiedyś skończyć. Tutaj narastał pesymizm, katastrofizm, niewiara w możliwości poznania najistotniejszych rzeczy. Odchodzono od racjonalizmu i pozytywizmu. Tutaj na przykład niemiecki filozof Oswald Spengler w dziele Zmierzch Zachodu przepowiadał rozkład i upadek cywilizacji zachodnioeuropejskich. Popularność zyskiwał na przykład Arthur Schopenhauer i jego pesymistyczna filozofia nieustannej i bezowocnej pogoni za zachciankami woli oraz znany nam pewnie Friedrich Nietzsche, odrzucający wszelkie zasady moralne i prawne. Nietzsche, słaby zresztą fizycznie i schorowany, za siłę uznał rzeczywistą postawę całego społeczeństwa. Głosił też kult nadczłowieka i rasy panów. No i oczywiście te później poglądy zostały z czasem wykorzystywane dalej w XX wieku, choćby przez nazistów. Jeśli chodzi o, no to już będzie chyba ostatnie zagadnienie, które sobie poruszymy, jeśli chodzi o, więc spokojnie, nie będę już ciągle wam mówił, jaki ten XIX wiek był super rozwojowy. Jeśli chodzi o literaturę i sztukę, tutaj trochę sobie coś wspominaliśmy, ale po jakby romantycznym kulcie indywidualizmu, kultu uczuć, nastąpiła epoka pozytywizmu z dowartościowaniem nauki, czyli nowe tendencje pozwoliły wyrazić w literaturze realizm. Utwory realistyczne przedstawiały życie codzienne bez jakichś tam zbędnych frazesów, po prostu pokazywały, jak ona wygląda, pokazywały nędzę, krzywdę społeczną, czyli jak to wszystko, no tutaj tak jak mówiliśmy sobie na przykład Charles Dickens pokazywał życie w XIX-wiecznej Anglii, jak to wyglądało, czy też Francuz Victor Hugo. Z Rosjan był to Iwan Turgieniew i Lew Tolstoj, na przykład Anna Karenina, jeśli ktoś was kojarzy. No to może w sumie, no też, nie, no też będzie literatura realizmu. Skrajnym nurtem realizmu był naturalizm, który przedstawiał rzeczywistość w sposób obiektywny, podobnie jak nauka, bez żadnych tendencji moralistycznych, czyli nie mieliśmy już takich żadnych nawet, no, nie wiem, pouczeń i tym podobnych rzeczy. I wtedy bardziej wierzono, że zbliża się wszystko do natury, jakby rzeczy. Czołowym takim przedstawicielem naturalizmu był francuski pisarz Emil Zola. Zapiszmy to sobie, może realizm i naturalizm. Realizm. To jest skrajna odmiana naturalizm. Okej. Okay. No i realizm, naturalizm powoli odnajdywał także swoją drogę w sztukach plastycznych, czyli artyści chcieli wiernie oddawać rzeczywistość. Tutaj przypomnijmy sobie na przykład Jana Matejkę, tak jak on starał się pokazać jednak te postacie. To był historycyzm, ale jakby jak one były przedstawione, postacie same w sobie, czy też dzieła, był taki francuski malarz, Detallier się nazywał, tak, on na przykład przedstawiał francuską armię, historię w ogóle i to było wszystko z jak największymi szczegółami. No to jeszcze był na przykład Gustave Courbet czy Jean-François Millet, których na pewno gdzieś tam o nich usłyszeliście. Ale pod koniec XIX wieku pojawił się w sztuce jeszcze jeden nowy kierunek, czyli symbolizm. Jego zwolennicy uważali, że dzieła artysty powinny ukazywać życie wewnętrzne człowieka, odwoływać się do jego emocji jako źródła poznania, odrzucać poznawczą moc nauki. W tym miały one być zapełnione postaciami, które symbolizowały pewne rzeczy, idee. Najsłynniejszymi symbolistami był Maurice Maeterlinck, Stanisław Wyspiański czy Henryk Ibsen. Także przez to, że fotografia się polepszała, pozwoliło to malarzom, żeby już mogli odejść od tego właśnie wiernego pokazywania rzeczywistości, no bo skoro mamy zdjęcia, które to pokazują, to po co my to jeszcze mamy malować? I wtedy w Paryżu rodzi się nowy nurt w sztukach plastycznych, czyli impresjonizm. No to jest bardzo ważne pojęcie. Impresjonizm. Impresjonizm. Impresjoniści przedstawiali jakieś ulotne wrażenia, które wywołane są na przykład przez wschód słońca. Stąd na przykład słynne dzieło Claude Monet, czy Claude'a Monet, może tak byśmy to odmienili, Impresja wschód słońca. To jest jedno z takich dzieł, od których w zasadzie wzięło się też pojęcie impresjonizm.
No trochę je zapisaliśmy, ale wiadomo, że wszystko dobrze widać. Byli też te Auguste Renoir, Edouard Manet, jakby takie czołowe jakby takie ikony. Ich malarstwo wpłynęło później na innych artystów francuskich, czy Paula Cézanna, Paula Gauguina, czy też Holendera Vincenta van Gogha. Nie van Gogha, okazuje się, dowiedziałem się, że po holendersku powinno się prawidłowo przydać Van Gogha, a nie Van Gogha. To taka ciekawostka, jeśli chcecie kiedyś zabłysnąć gdzieś. Ja nie będę już zapisywał tych nazwisk, myślę, że one są Wam wystarczająco znane, też jakby z innych lekcji, z innych przedmiotów. Z kolei w Polsce takie dzieła o charakterze impresjonistycznym tworzy Aleksander Gierymski, pan Józef Pankiewicz i Władysław Podkowiński. No także przyjęło się to jakby wśród intelektualistów bardzo dobrze, ale wśród szerszych mas społeczeństwa już niekoniecznie. Uważano, że trochę już to jest coś takie, no takie, wiecie, no, nawiązuje do zbyt abstrakcyjnych form, żeby komuś się to podobało. Wielu artystów, także początkowo we Francji, później w innych państwach, na przykład Charles Baudelaire, czy właśnie wspomniany wcześniej Oscar Wilde, August Strindberg i Stanisław Przybyszewski, sytuowało się w opozycji do jakiejś mieszczańskiej moralności i obyczajów. Propagowano kult artysty jako jednostki, która była taka najważniejsza w społeczeństwie, oraz zasadę tworzenia sztuki czystej, czyli wolnej od obowiązków społecznych, czyli sztuki dla sztuki. Artyści ci byli zwani dekadentami albo po prostu cyganerią i publicznie łamali konwenanse, aby demaskować ograniczenia rozsądnych obywateli. Wśród nich było wielu też zwolenników anarchizmu i to byli dekadentyści. Ojeju. Dekadenci w zasadzie, nie dekadentyści, dekadenci. Jeśli chodzi jeszcze później dla takich właśnie bardziej szerokich mas, tak jak mówiliśmy, impresjonizm i tak dalej, dla szerokich mas pojawiła się secesja, to był nurt artystyczny, głównie w architekturze i takich rzeczach użytku codziennego, który narodził się właśnie koniec XIX wieku, w którym po prostu dowartościowano wówczas rzemiosło artystyczne, wprowadzono niechęć do tej masowej produkcji, jeszcze takiego kiczu, dlatego charakterystyczne są właśnie takie, o tutaj widzimy na tej poręczy pięknie secesyjnej, jakieś faliste kształty i tak dalej, które były ciężkie do zrobienia masowo. No i najczęściej to się przejawiało właśnie w meblach, jakiejś dekoracji wnętrz, złotnictwie, ceramice i ceramice. Najwybitniejszymi przedstawicielami secesji byli hiszpański architekt Antonio Gaudi, którego możecie podziwiać jego dzieła w Barcelonie, amerykański projektant szkła Louis Tiffany, czeski plastyk Alfons Mucha, a w Polsce Józef Mehofer czy też Stanisław Wyspiański. I to by było tyle, jeśli chodzi o tą dzisiejszą lekcję. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, bo temat jest taki, no, dość niesprecyzowany, ale już niedługo sobie przejdziemy do konkretnej polityki, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. A tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.